Moi drodzy, przychodzimy w tej cudzoziemcy sobota po to, aby wam powiedzieć o tym, co was wyratuje w praktyczny sposób. Nie chodzi nam o to, aby mówić jakąś kolejną bajkę, którą słyszycie z różnych miejsc, z różnych organizacji, kościołów. My też jesteśmy przeciwni religii. Nie chcemy systemów religijnych i kolejnych bajek religijnych. Nie chcemy jakichś bogów, bożków kolejnych. Chcemy coś, co realnie wyratuje człowieka. Dobrych lat temu mój syn zmarł. Kiedy był chory na nieuleczalną chorobę, szukałam pomocy. Chciałam tylko czegoś, co na 100% wyratuje jego. Na 100%. Nie chciałam żadnej bajki. Szukałam czegoś, co realnie wyratuje. Lekarz nie był w stanie mi pomóc. Powiedział, nie ma na to żadnego ratunku. Gdzie jest realny ratunek? Gdzie jest realny ratunek? Czy to, co masz dzisiaj, to jest realny ratunek? Czy to jest realny ratunek? Zaczęłam uczyć się, poznawać, co ten Jezus zrobił na krzyżu. Czy to jest prawda, że On realnie uzdrawia, ratuje człowieka? Czy to jest kolejna jakaś bajka? Jeździłam po Polsce, pojechałam za granicę, do kościołów chrześcijańskich, które mówią o Bogu, który poszedł na krzyż po to, żeby nas wyratować. Realnie wyratować, nie po to, żeby przez lata modlić się. Miałam dosyć religii, gdzie się modlimy latami i nic się nie dzieje. Kiedyś, jak byłam nastolatką, miałam tatę, który chorował na raka. Miał raka płuc, a potem przeszło do mózgu. Miałam zaledwie 15 lat, a chciałam jechać do Włoch po jakiś lek, który rzekomo miał wyratować go. Chciałam realnej pomocy, realnej pomocy. I ty też chcesz realnej pomocy, coś, co naprawdę działa. Nie jakąś gadaninę. Ja też jestem przeciwko gadaninie. Przeciwko gadaninie, bo ona nic nie pomoże, nie wyleczy ciebie, nie uzdrowi od choroby, nie zatrzyma procesu śmierci, nie zatrzyma problemów w pracy, w biznesie, w relacji małżeńskiej, z dziećmi. Po co? Jakiego czorta coś takiego, co nic nie daje, tylko się zamydla oczy i latami się modlimy i nic to nie pomaga. Po co coś takiego? Człowiek ateista też jest w stanie zmienić jakieś swoje myślenie, bez jakichś bożków. Rozumiesz, to po co nam jakieś bzdury? Po co nam jakieś bzdury o takim czy innym imieniu? Więc ja szukałam czegoś, co realnie, naprawdę, w praktyczny sposób może zmienić moje życie, uratować mi dzieci, kiedy przyjdzie choroba, albo ryzyk, że będzie przedwczesna śmierć. Coś, co mi pomoże w biznesie. Coś prawdziwego. Prawdziwego. A nie jakąś kolejną szuję, jakieś nieprawdziwe rzeczy, gdzie muszę płacić i płacić, gdzie jestem przez kogoś związana, gdzie ktoś mi powie, jak wyjdziesz z tego miejsca, z tego kościoła, to nie będziesz zbawiony, nie pójdziesz do nieba. Nie chcę jakiejś, wiecie, czegoś, co jest fikcją, nie chcę bajki, chcę prawdę. Stanęłam ze śmiercią raz i drugi raz. Najpierw z kwestią syna, syn mi zmarł, później mój mąż zaczął chorować na raka. A miałam jeszcze dwójkę dzieci, małych i biznes. I jak tutaj poradzić? Wiesz, chodzi o coś, co prawdziwe jest, co jest realne i realnie może zmienić. I zaczęłam poznawać prawdę, co znaczy ta ofiara Jezusa, co dla mnie zrobił Jezus na krzyżu. Jezus wziął wszystkie twoje i moje grzechy po to, żebyś nie poszedł do piekła za swoje grzechy, żebyś nie był ukarany. Żebyś miał proste wejście do nieba. On sam to wszystko wziął na siebie. Nie trzeba nikomu płacić, żadnemu kościołowi, człowiekowi, księdzu, popowi, nikomu za niebo, bo to Jezus zapłacił swoją krwią za niebo. To jest po pierwsze. Masz na 100% niebo, tylko musisz przyjąć to od Jezusa. Jak? Prostą modlitwą. Jezu, ja dziękuję Ci, zgadzam się z Tobą, dziękuję Ci, że idę do nieba dzięki Twojej ofierze. Jezus, biorę to i ufam Tobie i ustanawiam Cię swoim Panem, Królem serca i życia. Realnie powiesz to, szczerze. I to jest prawdą, i to się dzieje w Twoim życiu. I to jest po pierwsze, niebo masz zagwarantowane. A następnie, kiedy On już wejdzie w Twoje życie, w Twoje wnętrze, gdy Go zaprosisz, to możesz korzystać z innych rzeczy. Z innych rzeczy, które On przygotował. Jakie rzeczy On przygotował? On przygotował dla Ciebie uzdrowienie, uwolnienie od Twoich problemów,
pomoc, wszystko, co Jezus wziął, wszystko, całą naszą biedę, wszystkie nasze problemy, także choroby, wszystko to wziął na siebie, a nam dał wszystko, co należało do Syna Bożego. Rozumiesz? I z tego możesz korzystać. Kiedy ja się o tym dowiedziałam, jeździłam do, tutaj do pana, Kamil, możesz do pani, to chodzi, jeździłam, jeszcze raz, w tej ofierze Jezusa, kiedy dowiedziałam się, że mam uzdrowienie, uwolnienie, wtedy zaczęłam stosować do naszego życia. Więc mój mąż był chory na raka, miał raka, poważnego raka, gdzie lekarz mu wypisał całe leczenie na 2 lata, najcięższymi chemiami. Wiesz, co zrobisz wtedy? Ale jak ja się dowiedziałam o tym, że Bóg mój uzdrawia, to natychmiast skontaktowałam się z innymi osobami, między innymi z tą dziewczyną, Niną Księżopolską i jej mężem. I ona już modliła się o uzdrowienia, już korzystała z tego i uzdrawiała ludzi przez ofiary Jezusa. W jaki sposób? Kładła po prostu ręce, modliła się: Boże, ja dziękuję Ci, że ten człowiek teraz właśnie jest uzdrawiany przez Twoją ofiarę, bo Ty obiecałeś, a Twoje słowo jest na 100% prawdziwe. I kiedy ona się modliła, ludzie byli uzdrawiani, więc i ja przyszłam ze swoim mężem i mogliśmy skorzystać z jej pomocy i mój mąż został uzdrowiony, wyratowany z jego problemów. Mój mąż jednak bał się zostawić chemię, pomimo że miał wspaniałe wyniki, ale więc chodził dalej, więc chemia załatwiała jego życie znowu i rujnowała, ale natychmiast przyjeżdżaliśmy do Niny i Nina znowu się modliła i wszystko wracało, całe, wszystkie rzeczy, które są związane z sercem, z ciśnieniem krwi. Od tamtego czasu zaczęłam się solidnie uczyć o tej ofierze Jezusa, co mam tam i zaczęłam też uzdrawiać, modlić się o uzdrowienia przez ofiary Jezusa. Zostałam uzdrowiona z depresji medycznej. Zostałam uzdrowiona z ciężkich bólów, przez które musiałam być wożona do szpitala. Zostałam w ten sposób uzdrowiona przez ofiarę Jezusa, bo Jezus mi to zagwarantował na krzyżu. Zostałam uzdrowiona z zawału serca 2 lata temu. Spotkało mnie coś takiego, ale w nadnaturalny sposób. Zostałam uzdrowiona i bez żadnych potem szwanków, żadnej konsekwencji. Zaczęłam tak leczyć swoje dzieci, kiedy przychodzą do nich jakieś choróbska, jakieś grypy, inne rzeczy. Natychmiast modlę się i przyjmuję Boże uzdrowienie dla nich. Lub też dzwonię do Niny i proszę ją też o wzmocnienie, o modlitwę i ona się modli i odchodzą objawy chorobowe. Więc nie bierzemy praktycznie już leków. Uczę się tego. Przy każdej jakiejś sytuacji natychmiast korzystam z Bożego uzdrowienia, bo Bóg zagwarantował Ci niebo przez swoją ofiarę, zagwarantował Ci czystość od grzechu, zagwarantował Ci to, że możesz mieć dostęp do Boga, że możesz chodzić z Bogiem i być bezpieczny tu na ziemi i tam na wieczność. Zagwarantował Ci wyjście z każdej choroby i z przedwczesnej śmierci, nie umrzesz wcześniej, jeśli tylko będziesz korzystał z tego Bożego ratunku. Zagwarantował Bóg nam wyjście z problemów finansowych, z problemów w biznesie i zaczęłam z tego korzystać, zaczęliśmy z mężem z tego korzystać i zaczęliśmy mieć dobre wyniki w pracy i finanse. Zaczęły się podwyższać diametralnie. To wszystko, nawet niedawno, zarobiliśmy duże pieniądze. Tylko w ten sposób, że uwierzyliśmy, że Bóg jest z nami w tym temacie, ponieważ zrobił to przez ofiarę swoją. Zagwarantował nam błogosławieństwo, też finansowe. I zarobiliśmy przez to 150 tysięcy złotych. Rozumiecie? Tak jest Bogiem. Lecz ci, którzy nie ufają, nic nie mają. Nie będą mogli skorzystać z wyratowania. Ci, którzy nie ufają, zatrzymują tą prawdę i ona się nie rozchodzi po ludziach, a na pewno znajdą się ci, którzy uwierzą i skorzystają. Ja skorzystałam. Ja wcześniej nie wiedziałam o tym i mój syn zmarł, ale potem mój mąż został wyratowany od śmierci, a następnie kolejne moje dzieci też z różnych problemów. Więc widzicie, moi drodzy, prawda Boga jest praktyczna.
Prawda to prawda, to nie jest bajka. Jeśli masz coś, co jest bajką, to będziesz modlił się przez lata swoje i nic nie będzie. A jeśli to, co wiesz, jest prawdą, to to przemieni każdego człowieka. Mam znajomego, który kiedyś, 30 lat temu, zabił człowieka, ale ta prawda zmieniła jego psychikę całkowicie. Przestał być patologiczny, został uzdrowiony, uwolniony i jego ma owoce swojego życia. Wspaniałe, bo sam ratuje ludzi. Zobaczcie, prawda jest praktyczna, prawda to prawda, a nie bajka. Sprawdź, czy to, w co wierzysz, czy jest prawdą, czy jest bajką. Jeśli jest bajką, to będziesz latami się modlił, a jeśli jest prawdą, to to przemieni twoje życie i będzie lekarstwem na wszystko dookoła ciebie. Jezus jest prawdą. Jezus powiedział, że jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Od Jezusa mamy życie. Od Jezusa. Jezus jest prawdą. Jest naszą drogą na życie. Tutaj, jak tutaj wszyscy jesteście, tak naprawdę, gdybyście chwycili tą prawdę, że On was wyratował, gdybyście zaprosili Jezusa do swojego życia i swojego wnętrza, dzisiaj moglibyście się każdy o siebie nawzajem modlić, byście mieli wspaniałe życie, żadna choroba was by nie dotykała, gdyby kogoś dotknęła jakaś choroba, jakiś COVID, natychmiast byście się wyratowali. Ja mam tak z Niną i z moimi znajomymi. Specjalnie nie mówię wam, skąd pochodzę, z jakiego kościoła, bo nie chcę, żebyście wiedzieli, nie chcę, żebyście myśleli, że to Kościół ratuje. To Jezus was uratował. Jezus, Jego ofiara was wyratowała. Moglibyście się modlić nawzajem o siebie i byście byli z każdego problemu wyratowani, a wasze finanse by były wysokie, byście mieli błogosławione życie. Bóg nas nie stworzył po to, żebyśmy Jemu się tylko przez lata kłaniali i byśmy żyli w biedzie. Bóg stworzył człowieka po to, żeby był Jego dzieckiem, żeby Mu się wiodło we wszystkim. Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział tak: przyszedłem po to, aby dać ludziom życie i to życie w obfitości. I taki jest kochający ojciec, kochająca matka. Chce dla swojego dziecka najlepszego życia i to w obfitości. Rozumiesz? Kiedy ja przyjąłam tą prawdę, to ta prawda wyzwoliła mnie, bo Jezus powiedział, prawda ciebie wyzwoli. Wyzwoli. Moi drodzy, prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli, moi drodzy. Uratuje was i wyzwoli. Ponieważ chcę porozmawiać z panią. Moje dobrze? Dzieci dzisiaj i mój mąż ma ratunek. W każdej sprawie, w każdym problemie. Czy ty masz ratunek? Pytam, czy ty masz ratunek na swoje problemy? A Jezus to załatwił dla ciebie, uczynił to. Masz w ofierze Jezusa ratunek na każdą sytuację. Nie muszę tobie mówić o tym. Ty sam z Jezusem to zrób. Powiedz jeszcze dzisiaj: Jezu, ja przyjmuję twój dar ratunku, dar zbawienia. Dziękuję ci, że ty wziąłeś moje grzechy na siebie i przyjąłeś moją karę na siebie, że ty zostałeś ukarany zamiast mnie. Dziękuję ci, że ja już nie będę ukarany. Nie stanę na sądzie Bożym, ale stanę na sądzie Chrystusowym, jak powiada Pismo, po to, żeby odebrać od ciebie dobre dary, za dobre uczynki, a nie za złe. Nie będę sądzony. Dziękuję ci, Jezus, że ty byłeś barankiem. Ty wziąłeś te moje grzechy i idę do nieba dzięki tobie. Jezu, ustanawiam ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, Pana serca każdej decyzji, Pana całego mojego życia. Proszę cię, wejdź do mojego wnętrza teraz i zamieszkaj we mnie. Powiedz mu tak jeszcze dzisiaj. On wejdzie w ciebie, w twoje życie i zamieszka. I wtedy będziesz mógł korzystać z ofiary Jezusa w innych rzeczach dotyczących tutaj życia na ziemi. Będziesz się uczył, będziesz mówił do Niego: Jezu, pokaż mi, co to znaczy ta twoja ofiara, co to znaczy, że ranami Jezusa jesteśmy uratowani, jesteśmy uzdrowieni. Będziesz się uczył, a On będzie do ciebie mówił, ale potrzebujesz Go najpierw zaprosić do swojego wnętrza, potrzebujesz się zgodzić z Jego prawdą. Bez tego możesz się modlić i nie masz odpowiedzi, bo nie zaprosiłeś Jezusa do swojego wnętrza, bo nie zgodziłeś się z Jego prawdą, że On ciebie zbawił na krzyżu. Potrzebujesz się zgodzić z tą prawdą. Przychodzimy do Jezusa przez ofiarę Jego, przez to, że się zgadzamy z Jego ofiarą, z tym, co On zrobił na krzyżu. Bo to była Jego misja. On po nic innego nie przyszedł na ten świat.
On nie przyszedł po to, żeby być dobrym nauczycielem. On przyszedł na ten świat, żeby nas ocalić. I zobacz, nawet Jego imię znaczy Jahwe, czyli Bóg, który ocalił, wyratował, zbawił. Spójrz dzisiaj internet czy w coś, żeby sprawdzić, co to znaczy imię Jezus. Jezus znaczy Bóg, który ocalił, wyratował, zbawił. Bóg, zbawienie, ocalenie, ratunek. Rozumiesz, On cię ocalił na wieczność, abyś miał życie wieczne. Nie musisz nikomu płacić, żebyś znalazł się w niebie, bo Jezus ci to zagwarantował swoją śmiercią, swoim ciałem, swoją krwią przelaną. Chce pan się teraz przerzucać, mój drogi, ja mam ratunek i ty masz ratunek na wszystko. Na wszystko masz ratunek. Masz wyzwolenie, masz ratunek od alkoholizmu. Dlaczego dzisiaj ludzie jeszcze mają problemy z alkoholizmem, z depresją i innymi rzeczami? Bo nie korzystają z tego, co Jezus dla nich zagwarantował. Dał. Rozumiesz? Jezus ci zagwarantował ratunek, ale ty nie wiesz o tym i dlatego dalej masz problemy. Masz problemy finansowe, masz problemy ze zdrowiem, masz różne problemy, a Jezus ci to zagwarantował, wyratowanie. I zobacz, my dzisiaj o tym mówimy dlaczego? Bo Jezus powiedział w Ewangelii, też masz to w Dziejach Apostolskich, że mamy iść i głosić na ulicach, mamy wszędzie głosić. My głosimy dzisiaj Ewangelię, czyli dobrą nowinę, głosimy na ulicach, bo Jezus tak czynił. Gdzie znajdziesz Jezusa, aby stał ciągle non-stop tylko w świątyni i nie wychodził na drogi i nie mówił ludziom na drogach? Jezus kazał nam, chrześcijanom, głosić Ewangelię wszędzie. Rozumiesz? Bo to jest prawda, ta prawda wszyscy muszą przyjąć, że powinni być dziećmi Bożymi. A kto jest dzieckiem Bożym? Ci, którzy przyjmą Jezusa do swojego życia. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale jest napisane, że Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w Niego, którzy przyjęli Go. Musisz Go przyjąć, żeby stać się Jego dzieckiem. Inaczej nie jesteś Jego dzieckiem, jesteś po prostu stworzeniem Bożym. Dlaczego? Ponieważ On na siłę człowieka nie weźmie do swojej rodziny. On na siłę nikogo nie weźmie. Miłość na siłę nikogo nie weźmie. Trzeba powiedzieć miłości tak. Potrzebuję powiedzieć Bogu tak, chcę, żebyś był moim ojcem. Setki ludzi chcą to obejrzeć, posłuchać. Tak, chcę być swoim dzieckiem. Tak przyjmuję Ciebie, Jezu, do swojego życia, do swojego setki, wnętrza. Czasami tysiące. Tak zgadzam się swoimi prawdami, że mnie wyratowałeś na krzyżu. Rozumiesz? To jest chora kobieta. Jesteś lekarzem. Kiedyś, 20 lat temu, moja mama miała sklep spożywczo-przemysłowy i znalazł się, i ona budowała następny drugi. Była ona zdrowa, to bo jej tu nie było. Człowiek emerytowany prawnik, który był zawzięty i zniszczył moją mamę finansowo. I staliśmy się biedni przez ileś lat. Ale kiedy wszedł Bóg w nasze życie, to jest ratunek, dla tysięcy ludzi. Dobrze, żebyś też tego posłuchał. Kolosalne przez tamtego emerytowanego prawnika. Ona była wyratował nas pod opieką psychologa, a nie chodzi tutaj jakieś poglądy. Jezus całkowicie was wyratował. Nie masz spokoju.